celem pobytu tu osób jest to, żeby pomóc im w miarę tak stabilnie, czy w miarę bez większych wstrząsów przejść z takiej rzeczywistości więzienną, taką codzienność i w taką adaptację społeczną. Osoby, jak przebywają w zakładach karnych, często nabywają nawyków, zachowań, czy takich, które w normalnym społeczeństwie się nie sprawdzają. I często trudno im jakby utrzymać się, tak często to mówią, trudno utrzymać się na wolności. Poza tym jest taka mocne przyzwyczajenie do instytucjonalności, czyli nie muszą opłacać mieszkania za prąd i ludzie się po prostu odzwyczajają od tego. I ten rok, bo my tu proponujemy rok, mogą osoby być. I ten rok jest po to, żeby jakby z powrotem nabrać takich nawyków społecznych. To miejsce działa takimi, my to nazywamy narzędziami. Główne dwa narzędzia to jest asystent osoby opuszczającej zakład karny i społeczność korekcyjna. Czyli każda osoba, która tutaj mieszka, ma swojego asystenta i z tym asystentem wypracowuje plan taki, co by chciała jakby osiągnąć podczas tego roku tu. No jakby próbują go realizować. Społeczność korekcyjna znowu ma na celu to, żeby korygować, nie wiem, takie przyzwyczajenia więzienne, czyli przywracać do takich zachowań społecznych. A my mamy tutaj dyżury 24 na dobę. Osób na dzień dzisiejszy jest 11, chcemy, żeby było gdzieś do 20. Prowadzimy zajęcia w wielu zakładach i aresztach śledczych na terenie Śląska. No jakby te zajęcia często są taką rekrutacją tutaj do tego ośrodka, do tych mieszkań. Ale też trafiają osoby, które nie kontaktują się z nami telefonicznie, my potwierdzamy gdzieś to w zakładzie karnym. Rzeczywiście jest to osoba, która się stara, która chce coś zmienić, która, nie wiem, powiedzmy, ma dość trafiania kolejny raz do zakładu karnego.